Siemaneczko widzowie, witam na kolejnym filmie na tym kanale i dzisiaj jest inwestycja, która nam e, fajnie wyszła, znaczy w sumie e, to mi, ale oby wam, e, ona też super e, wsiadła po prostu. E, była to inwestycja Dymci W Oko, która naklejka sobie strasznie podleciała, bo zaraz wam pokażę jak to wygląda aktualnie i o którą, którą często wam polecałem właśnie. W ci w oko, oczywiście jest to hologram. Aktualnie kosztujący 6 zł. Możemy zobaczyć sobie piknął sobie naklejeczka. Tutaj 625, najwyższa cena sprzedana. I naklejka już miała taki swój tutaj pik. Nie pamiętam, ale to jakieś info powiedział. Nie wiem z czym to było związane, już nie pamiętam. Ale pamiętam, że właśnie wtedy wystrzeliło się naklejka. No nieważne, ja ją pamiętam, że wam polecałem. No i naklejka badania, według mnie fajnie wyglądała, w tym serie dwójce. Potencjał był w niej. Spadła ceny, Ja ją wtedy kupowałem po jakieś 2 złote z groszami. No ale zresztą zaraz wygadamy, tylko szybki sponsor odcineczka, jakim jest oczywiście strona Skinsmonkey, strona do wymienia swoich skinów. Jeżeli chcecie sobie wymienić swoje skiny, to link macie w opisie. Strona oferuje Wam darmowe 5 dolarków z kodem ELZARD przy wymianie. Plus tego, jak chcecie doładować sobie pieniążkę, pieniążki na stronie, to tutaj z moim kodem dostajecie 35% bonusu, czyli przy doładowaniu 100 dolarów dostajecie 35 dolarów dodatkowo. Bardzo spoko sprawa eee, na doładowanie sobie pieniędzy na Steama. Plus do tego jeszcze, eee, streszczając, strona nie wlicza tutaj cen klejek. A naklejki często jakieś fajne da się znaleźć. E, naprawdę ładne krafty, solidne, które potem można drożej sprzedać na rynku Steam, i naprawdę na tym można spoko zarobić, a tego jest sporo. Dalej czekam na 2014. E, najlepsze naklejki, jakieś holo, e, Jeszcze nie znalazłem, wiadomo. No trochę pewnie jeszcze sobie poczekamy, ale może taka okazja jakiejś będzie, jeśli to robię przez to. Fajnie by było. E, przechodząc do tematu, e, Dym woko czy naklejka z sobie urosła. Co ja polecam robić? Generalnie, gdyby nie abstrakcja jakaś się zadziała, rozbił mi się kolejny telefon i założyłem sobie guarda i to co to mnie dzisiaj, naklejka dzisiaj wystrzeliła, no w sumie to wczoraj spiesza. pierwsza i co? Chciałem sobie rozdzielić budżet, Często tak robię? Bo zarobek mnie już satysfakcjonuje, ja tam poinwestowałem w dwa ileś, Kurczę, nie byłem pewny, ale tu gdzieś właśnie ten moment, to wiem, nawet wbiłem się dobrze, powiem, wam, że w tą inwestycję akurat bardzo pani wiadomo, no mogłem inwestować na początku, gdzie tu naklejka koszła po 250-280, ale według mnie ten okres naprawdę dobry okres wybrałem i dobrze w to inwestowałem. Po 250 jakoś właśnie 260 coś w ten stylu inwestowałem. No i zysk jest tutaj, no z prowizją to będzie. Tam zarobić, zarobimy sobie z tego z 5 zł, jakbyśmy 6 zł sprzedawali pewnie, no to to jest dwukrotność. E, I zysk mnie w sumie satysfakcjonuje i po prostu ja sobie chciałem zrobić tak, że rozdzielić budżet, czyli, czy rozdzielić inwestycje, czyli zrobić coś w tym stylu, że jak mam już od tych naklejek, tam uznajmy, nie wiem, nie, nie znam dokładnie ilości, ile ich mam, ale uznajmy jeszcze ze stówkę, żeby łatwiej było liczyć, e, to wiecie, 50 sobie teraz sprzedać po fajnej cenie już zarobionej i 50 zostawić e, na long term, jak jeszcze by przy wyjściu samego sorta dwójki e, wyleciała jeszcze ta naklejka, żeby Najmniej zarobić, więc to był mój sposób na sprzedaż. Ale lecz, no jak widzicie, z tym właśnie Steamem się tak zrobiło, że nie mogę zacząć dwa dni. No trudno, poczekam, może spadnie, no to wtedy lipa. No cóż, czasami tak się dzieje, to spech po prostu, ale inwestycja. Wiem, że pamiętaj, jak przeglądałem wasze ekwipunki, to yy, kilka osób miało te naklejki, więc bardzo się cieszę, jeżeli ktoś się dalej ma. Fajnie, zarobio, zarobione troszeczkę już jest na koncie i fajnie, że mogłem się przysłużyć i ktoś dzięki temu zarobił. Więc fajnie, jak to inwestowaliście yy, i wam to siadło, nawet po te 3 złote czy coś, bo naprawdę dobrze tutaj można było e, zarobić na tej naklejce i ja jestem z niej oczywiście, no, szczęśliwy, no, bo polecałem ją długo, na kilku odcinkach ona była, więc e, naprawdę się cieszę, że paliła, e, no i co, i pewnie w na następnym odcinku lub coś pojawi się jakaś nowa może inwestycja, może kolejne jakieś fajne pogrzebie, zobaczymy, co będzie, zostawcie co? suba, łapkę w górę, jeśli film się spodobał i trzymajcie się, do następnego, cześć!